I teraz na samym końcu najważniejsze, jak bronić się przed chorobami grzybiczymi. Po pierwsze, najważniejsze jest to, żeby właśnie nie stwarzać w organizmie warunków, które są sprzyjające do rozwoju grzybów. Dlatego nigdy nie leczcie się antybiotykami. No wiadomo, że czasami trzeba, ale gdy nie jest to konieczne, to lepiej tego unikać jak ognia. Trzeba wykorzystywać leczenie naturą i bardzo ważna jest głodówka. Tu pisze nawet, że od 3 do 5 dni. Ponieważ głodówka nie daje pożywki dla grzybów, grzyby się nie mają jak rozwijać, więc wtedy właśnie niska wilgotność w organizmie i to właśnie bardzo szybko wybija te grzyby. Nie zbijać temperatury, dobrze jest spłukać gardło roztworem Lugola, 2-3 kropelki na 100 ml ciepłej wody i bardzo ważne jest przeprowadzić kurację przeciwpasożytniczą, czyli wykorzystywać właśnie takie zioła, których pasożyty nie znoszą, jak czarnuszka, jak andrografis, jak pałdarko, jak orzech czarny, jak piołun, wrotycz, więc właśnie takie zioła. Grzyby także nie znoszą odwodnienia i soli, więc można sobie też pić właśnie taką wodę z solą i nie znoszą roślin o piekącym smaku, na przykład czosnku. Można pić sok z czosnku i wykorzystywać go też w postaci naparów. I to jest właśnie najważniejsze. Na samym końcu Wam jeszcze powiem tylko tyle, że w organizmie człowieka żyją i bakterie, i grzyby. No i antybiotyki niszczą bakterie, ale nie działają na grzyby, a wręcz przeciwnie, są do nich pożywką i pokarmem. I w konsekwencji przyjmowanie antybiotyków jest uniknięcie infekcji bakteryjnych, lecz rozwijają się infekcje grzybicze. I niestety bardzo teraz ważne jest to, że antybiotyki są nadużywane przez lekarzy, są bardzo często przepisywane na zwykły ból gardła, powiększone migdały, węzły chłonne, a z tym idzie sobie samemu poradzić naturalnymi i domowymi sposobami. I właśnie dlatego potem ludzie często chorują, bo ta mikroflora jest zubożała w te dobre bakterie, organizm jest osłabiony, odporność spada i ciągle człowiek wchodzi w jedną infekcję, w drugą. I teraz powiem Wam jeszcze na koniec kilka takich wskazówek. Najważniejsze jest właśnie, gdy właśnie pojawi się jakaś grzybica w buzi, jakieś afty, pleśniawki, biały nalot na języku, żeby właśnie zmienić tą dietę, żeby wyeliminować nabiał, wyeliminować gluten i cukier. Wiadomo, że nie każdy może głodówki przetrwać, więc przede wszystkim wyeliminować cukier, nabiał, gluten, żeby właśnie to środowisko w środku było takie suche, żeby te grzyby nie miały się jak rozmnażać, a one się rozmnażają właśnie, gdy jest dużo śluzu, gdy jest dużo nabiału, gdy jest dużo cukru, to jest bardzo ważne. I właśnie wprowadzenie ziół takich przeciwpasożytniczych, na przykład pełdarko, andrografis, kurkuma, czarnuszka, piołun, goździk, wrotycz, właśnie to są takie zioła przeciwpasożytnicze, kłącze tataraku, imbir, czosnek, właśnie tak rzeczy wprowadzać do swojej diety, pić dużo wody z solą, żeby oczyszczać i przepłukiwać ten organizm i myślę, że to wystarczy i to jest bardzo ważne.